Szkodzie Eko Kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na hol lumpeksowy z wyprzedaży Wszystko po 2 złote. No i kochani, kolejny raz nagrywam bez makijażu, bo dzisiaj jest przeddzień moich urodzin. Nagrywałam vloga urodzinowego, ale też dzisiaj jest w ogóle taki dzień, który sobie ustaliłam, że nie mam makijażu. No i pechowo, że akurat nagrywam program, ale trudno. Założyłam, że skoro taka decyzja, to dzisiaj tylko pielęgnacja, żadnych makijaży. Oczywiście to nie znaczy, że o siebie nie dbam. Na przykład nakładam sobie olejek rycynowy na brwi szczoteczką, oczywiście krem i tak dalej. Także to nie jest tak, że wstaję z łóżka i nagrywam. Ale w każdym razie bez make-upu. Mam nadzieję, że to Was nie odstraszy i że jesteście ciekawi, co tutaj Wam pokażę. Byłam oczywiście znowu w Dobczycach, w moim ulubionym tam lumpeksie. I była wyprzedaż po 2 złote, no i za chwilę zobaczycie i naprawdę ciężko uwierzyć, że te rzeczy udało mi się kupić za 2 złote za sztukę. To są i designerskie rzeczy, i rzeczy vintage, i rzeczy takich marek, które naprawdę kosztują po kilka tysięcy złotych, więc zaczynajmy. Kochani, zacznę od nietypowo, od sukienki, bo to jest sukienka designerska, sukienka projektanta Max Azria i kosztowała 2 złote, tak, zgadza się. To jest XS-ka. Zobaczcie, ona jest taka bardzo pufiata, nie wiem jak to nazwać. Bardzo taka, ma duży volume, jest taka przestrzenna bardzo, odstaje w biodrach. W pierwszej chwili myślałam, że ta sukienka nie będzie na mnie dobra, ale ona ma być taka właśnie napuszona. No i zobaczcie, jakie ona ma cudowny wzór, taki jakby tłoczony w róże i przepiękny kolor szafirowy, naprawdę jest śliczna, z tyłu ma taki większy dekolcik, no i właśnie ten piękny taki wzór, być może tutaj Wam pokażę zbliżenia tego materiału, bo nie wiem jak dobrze będziecie w stanie to zobaczyć. I naprawdę jest w idealnym stanie ta sukienka, zobaczcie, tu jest metka, tu też Wam zbliżę na zdjęciu tą metkę, BCBG Max Azria. No i ona była w komplecie z tym paskiem, który też jest tutaj z metką, elegancko. Także wszystko jest tutaj idealnie, naprawdę. Zobaczcie, ten pasek jest też z takimi jakby pod tiulem, takimi kamieniami. No i zobaczcie sobie, jak się prezentuje w tej sukience. Mi się wydaje, że całkiem fajna. To jest już taka naprawdę wyjściowa sukieneczka. Tutaj ją włożyłam, co prawda faktycznie jestem bez makijażu, no ale myślę, że to wyjątkowo nie przeszkadza, widzicie jak ona leży na mnie, ta sukieneczka. No jest, naprawdę jest bardzo ładna i na pewno będzie przeze mnie noszona. No i naprawdę nie spodziewałabym się, że w takim stanie idealną sukienkę od projektanta kupię za 2 złote. Przyznajcie, że no naprawdę to jest mega okazja. To jest coś, co się nie zdarza codziennie nawet mnie. No i piękna jest, naprawdę, ma taką przestrzeń. Oczywiście jakby ktoś nie chciał aż tyle tej przestrzeni w biodrach, to można sobie tutaj odpróć ten sztywny tiul i wtedy ta sukienka będzie po prostu sobie taka troszkę rozszerzona, ale nie będzie tak sterczała na boki. Więc jeszcze się zastanowię. Na razie nie ruszam jej, bo ona jakby jest tutaj ściągnięta w pasie przez pasek, tutaj nie jest zwężana de facto. Jakbym ją włożyła bez paska, to ona byłaby taka prosta w talii, ale to nie wygląda ładnie, dlatego ten pasek to jest konieczność w tym zestawie. No i tu włożyłam do tego oczywiście takie bardzo, bardzo moje wypasione też buty, żeby już było wszystko tak w komplecie i torebkę, którą widzieliście ostatnio w holu, taką vintage'ową, z takimi aksamitną, z takimi właśnie różnymi kamieniami, które tu do tego paska będą pięknie właśnie nawiązywały. Ta torebka to już można powiedzieć, może nam zastąpić biżuterię. Ciekawa jestem, jak się Wam podoba w tej sukience. Nawet powiem Wam, że ja jestem zadowolona. No i kochani, teraz pokażę Wam kolejne moje zdobycze, a następna zdobycz jest naprawdę zabawna. Oczywiście też kosztowała 2 zł. Wszystko tu dzisiaj akurat kosztowało 2 zł, żadnych wyjątków. Sukienka z H&M-u, taka modowa, spódnica, przepraszam, spódnica z H&M-u, taka modowa. Ona jest na podszewce wiskozowej, ale to jest, ta wierzchnia część jest sztuczna, ale bardzo się cieszę, że podszewka jest naturalna, bo to jest ta część, która się styka z ciałem, więc jest przewiewna, a to jest bardzo takie powiewające, no i to jest bardzo śmieszne, ale ostatnio też bardzo lubię róż, zresztą ja zawsze lubiłam róż, a teraz jeszcze róż jest na topie, no i to jest takie też w bardzo modnych tych falbankach.
To jest coś naprawdę śmiesznego. To jest taki ekscentryzm modowy trochę. Nie każdy by to na pewno włożył. Można to uznać za taki trochę kicz modowy, ja myślę. Ale z drugiej strony, wiecie co, włożyć coś takiego na jakąś ekstrawagancką imprezę w lecie może być całkiem fajnym pomysłem i ja bym tutaj właśnie poszła już tak 100% w modę, czyli cała stylizacja różowa. Jedyne co, to założyłam sobie złoty pasek skórzany, też w kształcie kokardy, żeby już tutaj dołożyć takiej, wiecie, taką wisienkę na torcie. Złoty, błyszczący i do tego klapki również takie bardzo różowe, w kwiaty, żeby to już dopełnić tym różem. No i taka cała różowa stylizacja, jeszcze jakąś różową gumkę do włosów. Ja tu zawiązałam tą jedwabną apaszkę też z ostatniego hola. No i taka dość zabawna, mnie to trochę śmieszy, ale z drugiej strony jest bardzo wesoła, naprawdę. I myślę, że to jest coś takiego na takie właśnie ekstrawaganckie wyjście, jak mamy ochotę zaszaleć. Dlaczego nie? Fajna, śmieszna rzecz, może się też przydać w kabarecie, fajnie, bo czasem takie zabawne ciuchy w wyraźnych kolorach fajnie się właśnie sprawdzają na estradzie, na scenie. Kochani, idąc dalej, pokażę Wam teraz dwa sweterki i zobaczcie, jeden sweterek to jest dokładnie ten, który mam na sobie, prześliczny jest ten sweterek i to jest firma Villa. Ja bardzo lubię tę firmę, ona jest dobrej jakości. Naprawdę, naprawdę fajnie zrobiony. To jest angorka z wiskozą jeszcze dodatkowo. Jest tam jakiś też element sztucznego i taka srebrna nitka. I zobaczcie, srebrna nitka z koralami jeszcze dodatkowo, takimi małymi. Też pokażę Wam tu przebitki zdjęciowe. Prześliczny haft ma, prześliczne takie obciągane tą dzianiną guziczki na takie pętelki. No i w ogóle jest, no to jest przeurocze. I ta taka srebrno-złota niteczka też dodaje takiej dziewczęcości i w ogóle te dziureczki i tu rękawki są takie jakby motylkowe trochę, takie troszkę uniesione teraz te wszystkie takie rękawy, które robią nam takie właśnie ramiona, są modne. No i mi się wydaje, że to fajnie wygląda. Śliczne są te dziurki, naprawdę. Ja tutaj tak przykładowo do tych jeansów właśnie, które mam na sobie, włożyłam. Ale właściwie taki sweterek można włożyć do spódnicy też. Nie ma zupełnie problemu. Można też go włożyć na wierzch sukienki, żeby coś tu wystawało, na przykład kołnierzyk i dół sukienki, jak najbardziej. No i tak, tak bardzo jestem zadowolona za 2 złote, jest przeuroczy, naprawdę. Troszkę mi się dekolt rozchodzi, ale to ja sobie tutaj ten problem rozwiążę w jakiś sposób, przypuszczalnie taką małą, tutaj małym zatrzaskiem na środku, także będzie ok. No i moi drodzy, drugi podobny sweterek udało mi się kupić i tym razem też bardzo dobra marka, Superdry, to jest świetnej jakości, firma taka japońska. Chyba amerykańsko-japońska, o ile dobrze pamiętam. British Design Spirit of Japan, czyli brytyjska jednak. I też jest właśnie z angorką ten i z wełną ten sweterek. Taki bardzo nowoczesny, fajny w kolorze ecru i też fajnie wygląda do jeansów. Można by go też włożyć do takich letnich spodni, luźnych, albo do też do jakiejś wąskiej spódnicy wyglądałby fajnie, albo nawet do takiej powłóczystej, długiej do ziemi, myślę, że też by się sprawdził, bo to jest taki nowoczesny, uniwersalny design, fajna jakość, no i w ogóle, tadam, 2 złote. Także nie ma to tamto, moi drodzy. No i kolejna rzecz, narzutka, sweterek. Przecudowny wzór ma ten sweterek, to jest magazyn, włoski sweter, rozmiar M, z wełną również. Tutaj jest metka, to nawet jest opisane, 80% wełny, reszta jest sztuczna, ale to jest w ogóle taka tylko narzutka, nie ma zapięcia. Natomiast zobaczcie na ten śliczny wzór, to jest bardzo takie miłe i grubiutkie. Ja takie rzeczy uwielbiam nosić na przykład po domu, albo jak właśnie jestem gdzieś, jak jest chłodno i żeby to sobie narzucić na stylówkę, na strój, bardzo mi się podoba. I zobaczcie właśnie tutaj do tego sweterka na wierzch. Fajnie, fajnie mi to pasuje. Właśnie ten sweterek jest trudny do ogrania, bo on jest niby, nie jest letni, bo to jednak jest wełenka,
Czyli to jest coś takiego na wiosnę. No a na wiosnę często jest za zimno, żeby wyjść w samym takim sweterku, w samej takiej bluzeczce, więc super będzie właśnie coś takiego sobie zarzucić, co tutaj będzie spokojnie nam się zmieści jakby na te bufiaste lekko rękawki, nie będzie tego widać pod strojem. No i oczywiście w zimie będę na pewno nosić jakichś golfików wyrazistych albo do jasnych rzeczy będzie też fajnie wyglądał. Nawet do tego drugiego swetra na wierzch mógłby być, jak najbardziej. No i moi drodzy, druga narzutka, tym razem to jest narzutka, którą kupiłam dla mojej mamy. Oczywiście też za 2 zł. Jest to też firma Villa. Ja tą firmę, jak już mówiłam, lubię. To jest czysta wiskoza, 100%. No i ona jest w takim stylu boho, zobaczcie. I sobie tutaj włożyłam na różową taką lekką bluzeczkę i te dżinsy, ale to też do wielu rzeczy pasuje, do leggingsów to można nosić, do spódnicy to można nosić. Takie coś, co nam tutaj fajnie powiewa, może troszkę ocieplać w lecie. Bardzo, bardzo fajna rzecz, jeśli ktoś nie chce na przykład z krótkim rękawkiem, to coś takiego w ogóle nie grzeje, nie, człowiek się nie poci, bo to jest wiskoza i bardzo ładny wzór według mnie. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Mi się wydaje, że moja mama będzie miała bardzo fajny strój, fajny element garderoby. Także też jestem zadowolona z tej narzutki. Kolejna rzecz to już jest taka bardziej modowa rzecz, mianowicie kupiłam marynarkę taką, to jest chyba męska marynarka, tylko w małym rozmiarze. Popatrzcie, firma Benetton, United Colors of Benetton, z wełny, naprawdę jest przesuperowa jakość, to też nie jest chyba 100%, tak, wełna z wiskozą mieszana, no jest granatowa, przyjemna taka cieniusieńka wełna, naprawdę, to jest coś na lato, na ciepłą wiosnę już. No i ja tutaj nie będę Wam mówić, do czego nosić marynarki oversize, bo teraz to się do wszystkiego nosi, jest bardzo modny element garderoby. Ale nawiasem mówiąc, będę robić stylówki już niedługo z marynarkami właśnie oversize'owymi. Specjalnie dla Was taki robię program, do czego to nosić. No i zobaczcie, tutaj mam to do takiego kombinezonu, w takie kotwice w stylu marynarskim. On jest też granatowy, tylko ciut jaśniejszy, z czerwonym, takim pomarańczowo-czerwonym sznureczkiem. I do tego włożyłam sobie, no tutaj w jednej stylówce tylko mam takie bardzo czerwone, malinowe buciki, żeby ożywić tą stylówkę. No a w drugiej stylówce już się Wam pokażę w nowych właśnie butach. Możecie tutaj już zobaczyć zajawkę, które zaraz Wam pokażę. Francuskie buty w vintage, przepięknym kolorze czerwonym. No i vintage'ową torebkę, którą też za chwilę zobaczycie i jeszcze Wam ją z bliska bardziej pokażę. No i taka stylóweczka. Fajna, to właściwie tą marynarkę, tak jak mówiłam, można i do jeansów, i do krótkich spodenek, i do sukienek, na przykład do mini będzie wyglądała rewelacyjnie. Wiecie co, nawet może ją nosić mój Wiktor, bo to jest dosyć dobre na niego, ale chyba będę, on ma dużo granatowy, więc ja będę pewnie bardziej sobie zapożyczać ten strój. Bardziej ja go będę używać. No i właśnie, i teraz przejdziemy do tych moich już vintage perełek. Kupiłam przecudowne sandałki, takie właściwie buty vintage'owe Charles Jourdan, chyba się będzie to czytać, Jourdan piszemy, zobaczcie tutaj zbliżenia na te metki w środku, Paris made in France, caluśkie, oczywiście są skórzane te buciki, one tutaj tak minimalnie są przytarte na szczycie, ale wiecie co, ja mam różne preparaty do skór, farbki, poza tym ja potrafię malować, więc też sobie umiem zmieszać kolor i nawet podmalować takie lekko wytarte miejsce. To nie jest w ogóle dla mnie problem. One są tak skórzano-zamszowe i mają przecudowne dziureczki, zobaczcie. Naprawdę są urocze, są bardzo też wygodne, jak na taki dosyć już dla mnie wysoki obcas, to są mega wygodne. No i ta skóreczka, no stopy oddychają, a dla mnie to jest priorytet. I w ogóle tutaj pod spodem mają też takie, żeby nie wytarły się właśnie przody te skórzane, mają takie płytki metalowe nabite, co ciekawe, tego jeszcze nie widziałam w butach, ale pewnie są takie myki właśnie. No i zobaczcie sobie tutaj, możecie, może pokażę Wam też, oj, lecą, podeszwy, naprawdę prześliczny kształt. Piękny kolor, uwielbiam czerwony kolor. No i właśnie w tej stylówce tutaj z tym kombinezonem i z marynarką, jak najbardziej, pięknie to wygląda, ale mam też inne rzeczy, na przykład taką sukienkę fioletowo-czerwoną w kwiaty.
która będzie też rewelacyjnie się z tymi butami zgrywała, także pewnie ją zobaczycie w moich stylówkach jeszcze. No i w tej samej stylówce mogliście zobaczyć tą torebkę. To jest torebka vintage, prześliczna, z takiej jakby skóry, nie wiem, czy to jest wężowej, czy coś takiego. Czerwona taka torebeczka z ślicznymi detalami, takie typowo vintage'owe sprzączki ma. I ona ma fajne zapięcie, zobaczcie, takie wsuwane jakby, tu jest taki wsuwak, o. No i w środku jest skórzana, zamszowa, tutaj nie ma żadnego szału w środku, więc nawet nie będę Wam pokazywać, czarna podszewka. No ale taka dosyć już większa torebeczka na ramię, można też jako kopertówkę po schowaniu paska, bo ten pasek można wsadzić cały do środka i wtedy mamy kopertóweczkę do ręki. W każdym razie bardzo fajna, taka fikuśna torebeczka i super skórki, bardzo mi się podoba. Coś takiego za 2 złote, także subcio. No i teraz pokażę Wam dwie chusteczki, a właściwie chustkę i szalik. Jedno to jest chustka, która już wędruje do mojej przyjaciółki, która jest teraz na kupnie prochowca, płaszcza wiosennego, takiego w kolorze beżowym i będzie jej ta chustka idealnie pasować. No zobaczcie, jest prześliczna ta chusteczka, takiego atłasu i tutaj jest gdzieś marka, już Wam mówię, jakaś niemiecka firma Erfurt. Przepraszam, nie niemiecka, duńska, Luxury Accessories Denmark, czyli taka jakaś luksusowa firma duńska i naprawdę jest pięknie wykończona i ma śliczne kolory, zobaczcie sobie na przebitkach. No, mi się też bardzo podoba, ale stwierdziłam, że ona będzie pewnie często nosić ten płaszczek, a ja mam bardzo dużo różnych rzeczy, więc nie muszę mieć, a to będzie idealnie ożywiać właśnie, bo ma w sobie i beż, i róż, i fiolet, trochę brązu, taka uniwersalna kolorystyka, troszkę ożywiająca na wiosnę. Już jedna z ostatnich rzeczy i to będzie rzecz, którą będę wystawiać na Vinted, podobnie jak kolejna rzecz, ponieważ jest to nie moja kolorystyka. Ale stwierdziłam, że jest to tak piękna rzecz, że za 2 złote po prostu muszę ją kupić, muszę ją uratować, no bo szkoda, żeby to trafiło na jakiś przemiał. Zobaczcie, to jest przecudowny szal z kaszmiru, 100% kaszmir. No niestety, mnie jest naprawdę źle, ze względu na mój typ urody i kolor cery, po prostu w pomarańczowych takich kolorach tego typu jest mi źle. To będzie wyglądało super do typu jesieni, ewentualnie wiosny, jak ktoś jest taką ciepłą blondynką na przykład, albo ma właśnie w rudość wpadające włosy, będzie pięknie wyglądać i naprawdę nie kłamie, zobaczcie, pokażę Wam tu metkę na zbliżeniach, tutaj, nie, gdzie ta metka jest, 100% kaszmir, made in kaszmir, robione w kaszmirze, w Indiach, tylko pranie ręczne pisze, no tak, no bo to jest kaszmirowe, więc w chłodnej wodzie, w szamponie na przykład i ręcznie, zobaczcie, przecudowny wzór, to jest prawdopodobnie wszystko ręcznie tkane, naprawdę prześliczny szal w takie wzory, no i to jest bardzo stylowy dodatek, na przykład na jesień, na zimę, do pięknego płaszcza, ja coś tak otulę, żebyście widzieli. To jest naprawdę coś prześlicznego, stylowego i wiecie co, z okazji moich urodzin naprawdę wystawię to bardzo tanio. Jak na taką jakość, jak na takie, na taką, że tak powiem, wspaniałą rzecz, to naprawdę uwierzcie mi, że będzie to bardzo tanie. Jeśli macie ochotę sobie to kupić, to jest już na moim Vinted na pewno do tej pory i będziecie mogli to sobie zakupić za symboliczną cenę. Także po prostu chcę to uratować, chcę, żeby ktoś to używał, więc kto pierwszy, ten lepszy. Kochani, jeszcze przy okazji chcę powiedzieć, że wiecie co, na moim Vinted jest tam wysyłka indywidualna zaznaczona, bo ja po prostu nie mam możliwości wysyłać z etykietami, bo nie mam w tym momencie możliwości drukowania i jeżeli ktoś u mnie zamawia, no to musi się liczyć z kosztem, że ta przesyłka będzie bardziej kosztem niż ta rzecz, bo no, przesyłka bez etykiety z impostu kosztuje 13 zł, więc no, trzeba to skalkulować, że no, nawet jeżeli coś kosztuje 5 zł, to, no, to jednak ta przesyłka trochę kosztuje, no niestety, kochani, nie mam innej po prostu tutaj opcji, bo ja mieszkam w takim miejscu, że wszystko bym miała daleko i w ogóle nie opłacałoby mi się niczego sprzedać, bo musiałabym jechać ileś kilometrów, żeby to nadać, jeżeli bym chciała jakąś specjalną, tańszą przesyłkę albo drukować etykiety. Być może zakupię sobie drukarkę. Ale tymczasem
ostatnia rzecz dzisiaj i też jest to rzecz, którą wystawię dzisiaj na Vinty. No, tym razem już nie będzie to aż tak tanio, bo udało mi się kupić klapki firmy Bali, więc wow. Naprawdę, to są już tysiące złotych takie klapki, możecie sobie zobaczyć. Oczywiście one są używane, ale one są w idealnym stanie. Być może raz były noszone. Zobaczycie tutaj na zdjęciach te, bo nie będziecie widzieć raczej w zbliżeniu. Mogę tylko tak pokazać, że są naprawdę nienaruszone praktycznie. Wszystko tu jest skórzane. Nic, no, zobaczcie nawet na te fleczki, tam nic nie jest zarysowane. No jak nówka. I w dodatku są też te modne, teraz nadal jeszcze te takie kwadratowe przody. I bardzo modne w tym sezonie obcasiki, takie małe, wąskie. No i wszystko tutaj się zgadza, to jest rozmiar 40, to jest rozmiar 9,5 amerykański, czyli 40. No i zobaczcie, one mają cudowne detale, piękny kolor, taki czerwony. No i zobaczcie, tutaj takie nawet to B od Bali jest na tych takich kokardeczkach związanych z przodu. No uważam, że one są po prostu cudowne, że bardzo żałuję, że nie są na mnie, bo ja bym bardzo doceniła te buty. No ale takie buty to naprawdę jest duży wydatek, jak chcemy je kupić, nawet używane, bo pokażę Wam tutaj zdjęcia z jakichś zagranicznych portali, gdzie one są, takie, dosłownie takie buty są wystawione, używane, też w bardzo dobrym stanie, no ale te są w idealnym stanie, więc no miałam mega szczęście, że je kupiłam, ale chciałabym chociaż odrobinę na tych butach zarobić, więc no na pewno to nie będzie 5 zł, ale na pewno też nie przesadzę z ceną jak na takie buty, więc zapraszam serdecznie do zakupu. No i mam nadzieję, że ktoś skorzysta na tym na tej cudownej rzeczy. Chciałabym, żeby takie rzeczy po prostu miały drugie życie. Kochani, bardzo serdecznie Was zapraszam już na odnowę mojego tarasu, na vloga o tarasie, o całym tym makeover, cały nowy projekt jakby i aranżacja tarasu. Stolik mój będzie tam pokazany, jak został zrobiony z opony. Oraz zapraszam Was już niedługo też na stylóweczki właśnie z marynarkami oversize'owymi. Do zobaczenia, kochani, cześć!